siła społeczności, czyli was, jest taka, że gdy w moim ostatnim filmie na temat Algorandu wspomniałem o governance periodzie, że na pewno niedługo Algorand opublikuje zasady na drugą rundę governance periodu i że podałem tam parę informacji na temat tego, co będzie można, co nie będzie można, no to ktoś ze społeczności napisał, że daty już są znane i że będzie można restake'ować nagrody zdobyte w tym okresie na przyszły okres zarządzania siecią Algorand. No więc to jest właśnie ta siła społeczności, gdzie ja wszystkiego nie wychwycę, że pewne informacje już są, a wy już to macie. Witam was bardzo serdecznie. Niniejszym śpieszę z przekazaniem najważniejszych dat i liczb związanych z Algorand Governance Period, który zaczyna się już za kilka dni. Wydaje mi się, że warto się przygotować i zrozumieć, że będziemy mogli restake'ować nasze nagrody, które zdobywamy w tej chwili za ten pierwszy governance period. Też powiem, kiedy on się kończy, powiem, kiedy nowy okres się zaczyna. Przypomnimy sobie o konkursie, powiemy sobie ogólnie w skrócie dla tych, którzy być może pierwszy raz słyszą o tym, co Algorand robi w kontekście decentralizacji swojego modelu zarządzania, tak żebyście mogli się włączyć, bo każdy może w tym uczestniczyć, nieważne czy macie jeden algo, czy 10 tysięcy algo, każdy może być częścią tego procesu, możecie, a nawet powinniście pomnażać wasze algosy, no bo te algosy za ten typowy staking będą wygaszane i to już dosyć szybko na początku przyszłego roku. No więc mam jeszcze kilka tematów związanych ze statystykami sieci, z decentralizacją i z nagrodami dla relay node operatorów, którzy chcieliby się ewentualnie włączyć, więc zobaczymy, albo mi tu wyjdzie z tego jeden odcinek, zmiksowane tematy, albo po prostu nagram ciurkiem dwa krótsze odcinki, zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie zapraszam na tą serię. Tutaj chciałem wam pokazać, z tyłu są szuwary. Dla przypomnienia, bo ja jestem wodnikiem, szuwarkiem dzisiaj, nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie zajmuję się tymi rzeczami, natomiast chodzę po kryptoszuwarach i wyszukuję moim zdaniem interesujące projekty, które robią ciekawe rozwiązania, które mają szansę zostać z nami na dłużej. No i staram się tutaj na antenie tego to programu Dziennej Dawki Dyskomfortu dzielić z wami tymi informacjami. Tak jak wspomniałem na wstępie tego filmu, często wy mnie korygujecie i uzupełniacie, więc jest to z benefitem dla obu stron i na tym mi bardzo zależy. Natomiast pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna, że należy w coś inwestować bądź nie inwestować, należy robić to, co ja robię, to, o czym tu opowiadam. Każdy to sobie musi na własną rękę ocenić, przede wszystkim zrozumieć wszystkie ryzyka związane z platformami, z protokołami, z tym, jak bardzo to jest świeże, jakie błędy, jaka odpowiedzialność jest po waszej stronie, bo to my przejmujemy od, w cudzysłowie, tego middlemana, tych banków, tą odpowiedzialność, tą moc, no ale jednocześnie w naszych rękach jest odpowiedzialność, żeby sobie to wszystko zabezpieczyć i żeby nasze środki były bezpieczne, no to są kroki do wykonania po naszych stronach, po naszej stronie, więc pamiętajcie, drobnymi kroczkami, pamiętajcie, uczcie się, doświadczajcie tego, klikajcie małymi środkami, im wasze zrozumienie będzie większe, zwiększajcie adekwatnie do zrozumienia, natomiast nigdy, ale to nigdy nie inwestujcie więcej niż możecie stracić, bo można stracić łatwo, na wiele różnych sposobów, a im większa suma, którą operujecie, tym więcej w tym wszystkich emocji, te rynki widać są szalone, no i łatwiej jesteście większą pokusą dla potencjalnych hakerów, oczywiście opłakiwać taką stratę też będziecie dłużej i głośniej, więc ostrożności, nigdy za wiele,
zawsze jakby poskramiajcie tą swoją chciwość. No a pamiętajcie, że to jest długa gra, jesteśmy na początku i jeżeli któreś z tych projektów, które tutaj omawiam, przetrwają następne 5-10 lat, no to myślę, że będziecie zadowoleni. Nieważne, czy weszliście dzisiaj, rok temu, 2 lata temu, czy wejdziecie dopiero za rok. No więc takie ostrzeżenie, muszę je mówić. Ciągle nowe osoby dołączają do kanału, no i nie chciałbym, żeby ktoś bezkrytycznie traktował moje treści. Ja się mylę również, niejednokrotnie się pomyliłem w takiej czy w innej kwestii, więc zachęcam do własnego researchu. No dobrze, no to jedziemy z tym naszym governance'em dla Algorandu. O co tu chodzi? No więc jak wiemy, dobrze zdecentralizowana sieć, no to nie tylko infrastruktura, węzły, to nie tylko posiadacze algo tokenów, to również jest to, kto w jaki sposób może decydować o kierunku rozwoju sieci. No bo co nam z tego, że dzisiaj sieć jest w jakimś nawet powiedzmy zdecentralizowanym kształcie, jeżeli na skutek zarządzania tą siecią ona ulegnie centralizacji za jakiś czas, albo no ktoś wykorzysta swoją moc w podejmowaniu decyzji, żeby ukierunkować sieć w takim kierunku, który będzie dobry dla wąskiego grona osób, a nie dla całej społeczności, ekosystemu. No właśnie, więc cały proces związany ze zdecentralizowaniem modelu zarządzania sieci, no to jest częścią, powiedzmy, że również bezpieczeństwa tej sieci w długim terminie. No i wiele sieci podejmuje kroki na tej drodze. Niektóre czynią sieci, przynajmniej próbują uczynić te sieci zdecentralizowanymi w kontekście zarządzania tą siecią, środkami, kierunkiem rozwoju od samego już początku, a inne sieci przyjmują model jakiś albo bardziej scentralizowany, albo bardziej hybrydowy, no i decentralizują sobie to krokami. Algorand należy do tej drugiej grupy, gdzie zaczęli z modelem zarządzania środkami, które były w posiadaniu fundacji. Fundacja decydowała, co z tymi środkami robić, a teraz przechodzi w stronę oddawania w zasadzie całkowitego decyzyjności nad budżetem w miliardach algo tokenów w ręce społeczności, czyli nas. No i można byłoby sobie zadać pytanie, po co to fundacja robi. Ja to omawiałem dogłębniej w poprzednich odcinkach, więc no dzisiaj nie będę tego jakiegoś specjalnie rozkminiał. Moja interpretacja, poza oficjalnymi wytycznymi oczywiście, żeby sieć była zdecentralizowana, żeby to społeczność mogła decydować, to są oczywiście wszystko jak najbardziej dobre i na pewno słuszne argumenty, ale wydaje mi się, że tam też w tym wszystkim jest element takiej odporności na ewentualne ataki przez regulatorów. No bo teraz jeżeli sieć Algorand jest zdecentralizowana w kontekście węzłów, w kontekście i tych węzłów, które uczestniczą w konsensusie i tych, które rutują sieć, o tym sobie powiemy w tym albo w kolejnym odcinku, zobaczymy jak tutaj mi czasu starczy. Mamy decentralizację, powiedzmy całkiem dobrą też, jeżeli chodzi o dystrybucję algo tokenów, no ale teraz była fundacja, ciągle jest i będzie, Algo Foundation, która ma w swoim budżecie olbrzymie środki w postaci algo tokenów i to fundacja decydowała, czy taki grant wydać, czy taki projekt zasponsorować, czy zrobić to, tamto, owamto z siecią, więc z perspektywy regulatorów, w szczególności amerykańskich regulatorów, którzy posługują się prymitywnym, jakby nie było, ale jedynym Howey testem, żeby ocenić, czy coś jest, podlega pod jakby securities, czyli prawo papierów wartościowych, czy też nie, no to taki Algorand mógłby być uznany przez SEC jako organizacja, od której pracy, wysiłków bezpośrednio zależą zyski inwestorów, którzy to oczekują, że na bazie tego, co fundacja robi bądź nie robi, zyski ich algosów, znaczy wartość ich algosów będzie rosła, więc mogliby podpadać pod Securities and Exchange Commission i algo token mógłby teoretycznie zostać uznany za jakby
token z kategorii papierów wartościowych, więc nie użytkowy, nie jakiś płatniczy, tylko po prostu mógłby być uznany za papier wartościowy, a to ma gigantyczne konsekwencje, no ale o tym nie dzisiejszy odcinek, o wszystkim związanym właśnie z tym, czym jest Algo Token i czym nie jest, w poprzednich odcinkach playlista na kanale. Natomiast wydaje mi się, że właśnie oddanie tej decyzyjności nad budżetem w ręce społeczności, no to oczywiście jest bardzo dobry krok z punktu widzenia decentralizacji, ale też bardzo dobry krok do obronienia się przed ewentualnymi, bo takich, nie wiem, nie jestem świadom, by takie były, atakami, najściami regulatorów, którzy mogliby uznać, że Algorand Foundation kieruje całą platformą, organizacją, więc jest to typowa firma, a inwestorzy mają prawo i oczekują oczywiście zysków z tego, co Algo robi. Natomiast teraz, gdy Algorand Foundation władanie nad całym budżetem przekazał w nasze ręce, no to w zasadzie ten argument jest nieważny. To znaczy, to my, społeczność, każdy, kto ma chociażby jeden Algo token, może decydować o tym, czym Algorand jest, będzie w przyszłości, poprzez głosowania na to, na co ma być wydawany budżet. No i ten proces decentralizacji modelu zarządzania finansami, on został wdrożony już chwilkę temu. Trwa tak zwana pierwsza runda, pierwszy cykl. Odbywa się to w cyklach 3-miesięcznych, więc od października, listopad, grudzień trwa pierwszy cykl, gdzie każdy mógł się zgłosić, że chce być governorem, czyli tym zarządzającym tym budżetem. Nie było tu żadnego procesu selekcji, po prostu trzeba wykonywać pewnego rodzaju zadania, aktywnie w tym uczestniczyć i każdy może być tym governorem. Takich governorów do tej pierwszej rundy zgłosiło się powyżej 50 tysięcy osób, a w zasadzie nie osób, tylko adresów. Ten pierwszy cykl objął ponad 1,7 miliarda algosów, czyli te 50 tysięcy osób włożyło do tego governance procesu 1,7 miliarda algosów. No i na 3 miesiące, nawet nie zamrażając, bo my to nie musimy zamrozić, ale obligujemy się, że nie będziemy ich ruszać, tych naszych algosów. Jeżeli je ruszymy, no to nagród za bycie governorem nie otrzymamy. W trakcie tego cyklu również musimy głosować na wszystkie propozycje różnego rodzaju zmian, żeby również dostać te nasze algosy. No i w tym pierwszym cyklu, tutaj krótkie takie przypomnienie robię, było 60 milionów algosów, które fundacja przydzieliła do podziału między tych governorów adekwatnie do ich stake'u, do ich wkładu. I było również pierwsze głosowanie, które dotyczyło tego, jak w przyszłości governorzy, czyli my, powinniśmy być wynagradzani. Tu były dwa scenariusze. Jeden z niższą nagrodą, 70 milionów algo tokenów, 70,5 miliona algo tokenów dokładnie, ale bez slashingu, czyli bez karania nas za niewywiązywanie się z naszych zobowiązań. Druga opcja była z kolei wyższy pułap nagród kwartalny, bo te nagrody, te 70 milionów to jest kwartalny pułap, było, zdaje się, podwyższone do 90 milionów algosów, ale w tym scenariuszu wyższe nagrody, ale jeżeli nie zagłosujemy albo ruszymy nasze algosy, no to jest slashing, czyli część naszych algosów, tych naszych, nie tylko tych nagród, ale tych naszych nagród po prostu do nas by nie trafiała. Społeczność wybrała scenariusz A, czyli niższe nagrody, natomiast nie podlegające karom, czyli my nie tracimy naszych bazowych algosów, natomiast mamy 70 milionów algo tokenów do podziału między wszystkich, którzy zdecydują się być governorem. No i tutaj was chciałem namówić do tego, by włączyć się w proces bycia governorem w drugiej rundzie. Nic nie ryzykujecie, a tak naprawdę dostajecie dodatkowe nagrody. Zaraz powiemy, ile to mniej więcej będzie wyglądało za pierwszy okres.
No i jeżeli tego nie zrobicie, no to nagrody za staking, te, które po prostu dostajecie dzisiaj za to, że wasze algosy leżą na waszych portfelach i nic nie musicie robić, one tam wynoszą 6-7%, no to te nagrody znikną od końca lutego, tak przynajmniej zapowiada Algorand, więc warto się zainteresować, co zrobić, by jednak zyskiwać jakieś algosy z waszych algosów, tak mi się przynajmniej wydaje. No więc tutaj wygląda na tą chwilę, że jeżeli podzielilibyśmy sobie w tym pierwszym okresie te nasze 1,7 miliarda algosów walczących o nagrody rzędu 60 milionów algosów, no to nagroda uśredniona roczna wyniosłaby 14% z kawałkiem. Natomiast Algorand to liczy na bieżąco i jak sobie wejdziecie na Algo Explorer, to tam się pojawiła taka nowa zakładka Governance. No i w tej nowej zakładce Governance jest trochę wyżej przeliczony ten nasz API za bycie Algo Governorem. 16% z kawałkiem, a nie 14%. Bo jak rozumiem, no to tam są po prostu uwzględnione wszystkie już adresy, które są valid, które zagłosowały w pierwszym głosowaniu, które nie obniżyły swojego balansu poniżej tego zdeklarowanego balansu. No więc widać, że spora część naszych governorów się wykruszyła i mimo oryginalnej deklaracji na bycie governorem no nie dopełniła warunków i została wykluczona z puli nagród do podziału. No i co Algorand robi? No to po prostu ta pula nagród jest stała, ilość governorów, którzy walczą tą pulę nagród jest zmienna, więc po prostu na mniejszą ilość adresów, najmniejszą ilość governorów, te 60 milionów z pierwszego kwartału zostanie podzielone, więc to jeszcze może, mamy jeszcze chwilkę, to jeszcze może wzrosnąć sobie. No i teraz to, co najważniejsze, pewnie dla was, którzy już myślą o drugim governance periodzie, albo dla tych, którzy chcą się dopiero włączyć, no to Algorand tutaj troszeczkę zmienił daty, no i drugi governance period zaczyna się od, znaczy zapisy na drugi governance period zaczynają się od 25 grudnia i potrwają do 7 stycznia, więc trochę to Algorand zmienił, a zmienił to na prośbę społeczności, no bo chodziło też o to, żeby te wszystkie daty pozmieniać w ten sposób, żeby ci, co chcą nagrody, które uzyskali z bycia governorem w pierwszym okresie, a one będą niemałe, żeby móc je użyć również, już te nagrody, do zdeponowania jako governor w drugim okresie. No i poprzez zmianę drobną dat Algorand Foundation to umożliwiło. No i teraz mamy te zapisy od 25 grudnia do 7 stycznia, czyli w tym czasie poprzez stronę governance.algorand.foundation będziecie deklarować, ile algosów chcecie przeznaczyć jako governor, podpisujecie transakcję, no i potem musicie odpowiednio głosować na przestrzeni 3 miesięcy, by dostać wasze nagrody. No ale teraz governance period, ten pierwszy, ten, który trwa obecnie, on się kończy 31 grudnia. Więc my ciągle do końca grudnia nie możemy ruszyć tych naszych algosów. Jeżeli zdeklarowaliście na przykład 1000 algosów, no to cały czas do końca grudnia muszą być te utrzymane wasze 1000 algosów. W szczególności tu przypomnę, trzeba uważać na to, że wykonywanie nawet jakiejś transakcji kosztuje fragmencik algosa, więc no dbajcie o to, bo nawet jeżeli 1000 algosa będziecie mieć mniej na portfelu, no to zostaniecie po prostu zdyskwalifikowani z tego podziału tych 60 milionów algosów. No więc do końca grudnia trzymamy ciągle jeszcze te nasze algosy i teraz od 1 stycznia do 5 stycznia Algorand Foundation będzie dystrybuował do nas nagrody za ten pierwszy okres. Czyli jeżeli zostanie nam naliczone, powiedzmy,
za te 3 miesiące jakieś 4%, no to od naszego 1000 algosów powinniśmy dostać ile? 40 algosów gdzieś między 1 stycznia a 5 stycznia. No i teraz jeżeli komuś zależy, by te dodatkowe nagrody, które dostaliśmy do 5 stycznia użyć w governance periodzie drugim, no to przypomnę, do 7 stycznia trwają zapisy na governance period drugi, więc będziecie mieć co najmniej 2 dni między 5 a 7 stycznia, gdy macie już nagrody zdobyte z pierwszego periodu, możecie się wtedy zapisać na governance period drugi. No i to można postąpić na 2 różne sposoby, po prostu waszą oryginalną pulę tego 1000 powiedzmy algosów, które macie, możecie zapisać się w dowolnym momencie po 25 grudnia, a potem wasze nagrody, powiedzmy te 40 algosów, możecie dopisać na osobny adres po tym 5 stycznia, gdy już je dostaniecie. Albo możecie sobie w dowolny inny sposób podzielić. To już wszystko zależy od was. Tu postaram się, żeby pojawił się ekran, na którym te ważniejsze daty są. No bo to chyba w zasadzie jest to wszystkiego, co tu powiedziałem, kwintesencja, czyli zapisy na drugi governance period od 25 grudnia do 7 stycznia. Pierwszy governance period kończy się 31 grudnia, do tego czasu nie można wam ruszyć waszych algosów, które zdeklarowaliście jako governor na pierwszy okres. No i od 1 do 5 stycznia dystrybuowane są do nas nagrody, do każdego w jakimś tam innym cyklu za pierwszy governance period. No i do 7 stycznia maksymalnie zapisujemy się jako governor na drugi governance period na Algorandzie. No i teraz może kilka takich jeszcze pytań, odpowiedzi, rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsze pytanie, które może przyjść do głowy, no to czy jak ja się zgłosiłem jako governor na ten pierwszy okres, czy ja będę musiał coś robić, czy może automatycznie przychodzę jako governor na drugi okres. Musisz za każdym razem aktywnie się zgłosić do każdego z okresów. Przypomnę, te okresy governance'u są 3-miesięczne, więc trzeba pamiętać, że wasze zgłoszenie do roli governora działa na okres 3 miesięcy. Kończy się z końcem grudnia. Zwykle Algorand na te 2 tygodnie przed końcem pierwszego okresu otwiera zapisy na nowy okres governance, więc musimy o tym za każdym razem co 3 miesiące pamiętać i zapisać się na nowo. Być może chcecie zgłosić więcej algosów, mniej algosów i tak dalej. Chodzi o to, żeby to były osoby, które nie tylko raz coś zrobiły, już biorą z tego zysk, ale żeby faktycznie aktywnie były w to wszystko zaangażowane. Więc my teraz jak się zapiszemy na ten drugi governance period, to on potrwa do końca marca, potem gdzieś tam końcówką marca będą zapisy na trzeci governance period, który potrwa kwiecień, maj, czerwiec i tak dalej, i tak dalej. Omawiam to wszystko szczegółowo w poprzednich odcinkach, więc zerknijcie do tego. Pytanie, które może się pojawić, KYC, czy ja muszę się jakoś ujawniać, jakieś może jako taka funkcja ważna, governor może musi mi pokazywać dowód osobisty, albo prawo jazdy, paszport, albo mail, nic takiego nie ma miejsca, jest to całkowicie bez KYC, czyli tutaj wystarcza wam wasz adres, na którym macie algosy, do którego kontrolujecie klucz prywatny. No i uwaga, ważna rzecz, który umożliwia portfel do tego, który umożliwia wysyłanie notatek, bo cała ta komunikacja odbywa się w postaci o notatkę, którą jak macie dobry portfel, taki jak Algo Wallet, Algo Signer, oficjalny Algorand, My Algorand Wallet, 3 portfele są, które są zintegrowane z tą stroną governance.algorand.foundation, one automatycznie wysyłają za pomocą waszego walletu tą notatkę, no i wy się zgłaszacie, więc aby być governorem, wystarczy wasza aktywność, wystarczy portfel, który jeden z 3, które wspomniałem, wystarczą algosy, nic więcej, żadnego maila nie musicie podawać, żadnych innych zgłoszeń nie musicie podawać, ale co za tym też idzie, no to
wy musicie aktywnie tego wszystkiego pilnować, czyli nikt do was na żadnego maila nie napisze: gowernorze, tu kliknij, to zrób. Algorand będzie komunikował przez Twittera, przez inne media społecznościowe, przez newsletter, przez oficjalną stronę fundacji ważne informacje na temat tego, że na przykład nadchodzi nowe głosowanie, takie są miary do przegłosowania, takie są warunki i tak dalej. Albo tak jak teraz, od teraz i od tego momentu zaczyna się zapisy na nowy governance period, takie są zasady i tak dalej. Więc to wszystko trzeba sobie śledzić, najlepiej się po prostu zapisać na newsletter algorandowy, gdzie te informacje są przekazywane, ale no tu już mail jakiś musicie podać, ale to jest wasza dobrowolna akcja, no albo po prostu na mediach społecznościowych, na Twitterze sobie gdzieś tam followować Algorand Foundation, tam te wszystkie informacje również będą. No i teraz co jeszcze możemy z takich ważniejszych informacji? No, ilość algosów, którą zgłaszacie do tego procesu, również jest dowolna, to znaczy od 1 do 1 000 000, nie ma górnego ograniczenia ani dolnego. Natomiast ta ważna rzecz, którą już wspomniałem, ilość algo tokenów, którą zgłosicie, musi przez cały okres governance periodu pozostać na tym poziomie, nie może spaść nawet o ciutkę, bo zostaniecie zdyskwalifikowani. No i teraz pułapką jest to, że że po prostu potem zapomnimy, więc sobie coś gdzieś zapisać, ale też, że będziemy tym adresem się posługiwać na bieżąco, jakieś ponosząc koszty transakcyjne, które mimo iż są bardzo małe, no to wystarczy, że tą 1 000 000 nam spadnie algo stan na naszym koncie i już niestety do widzenia, więc na to również należy uważać. Z portfeli, tak jak wspomniałem, to są oficjalne portfele, którymi się warto posługiwać. Tu postaram się dać linki do Algo Signera, My Algo Wallet i oficjalny Algorand Wallet. Są portfele, które bardzo łatwo się integrują. Jest instrukcja PDF, jak się zgłaszać jako governor. Też była pod filmem, postaram się tu ponownie zalinkować. Teraz możecie sobie dać pytanie: dobra, to jak to długo będzie wszystko trwało? Na tą chwilę wiemy, że no, Algorand przewidział ten program, że będzie trwał do 2029 roku. Natomiast weźmy pod uwagę, że no to już my teraz jako gowernorzy decydujemy, co dalej się z tym programem będzie działo. I może być, że na przestrzeni tego czasu zostanie ten program zmieniony, wydłużony, skrócony, różne scenariusze mogą być. To jest jeszcze bardzo dużo czasu, mówimy o 8 latach, kiedy jeszcze ten program będzie trwał. Algorand jako sieć na mainnecie istnieje od 2 lat, więc wyobraźmy sobie okres 4 razy dłuższy, co tu się może wydarzyć. No i teraz pytania też, które się pojawiają: co gdy te nagrody dla gowernorów się skończą, co później? No i tu Algorand na razie nie daje odpowiedzi, natomiast napisał, że niebawem pojawią się wytyczne na to, jak Algorand widziałby nagradzanie gowernorów, gdy ta pula oryginalnie przeznaczona dla gowernorów się wykończy. Więc takie informacje będą. Ja myślę, że jak już jakiś model governance'u zdecentralizowany powstanie, no to nikt go raczej nie będzie z powrotem centralizował, to po pierwsze. Po drugie, no jakieś decyzje będą musiały być podejmowane, więc ktoś je będzie musiał podejmować, a no by podejmować decyzje, by się angażować, to ktoś będzie musiał być wynagradzany, więc chyba jednak jakiś model zostanie. No i co tu jeszcze możemy powiedzieć? Ważna informacja na temat participation rewards, potencjalnie, znaczy potocznie zwanych stakingiem. Tutaj w najnowszym dokumencie od Algorandu widzimy, słyszymy, że participation rewards, czyli nagrody za staking, za to, że trzymacie biernie wasze algosy na portfelach, zostaną wygaszone 27 lutego. I od 1 marca, więc już całkiem niedługo, nie będzie nagród za bierne trzymanie algosów. No i to jest tym większa zachęta do tego. Mówiłem o tym w poprzednich odcinkach, gdzie mówiłem właśnie, że ten governance, nagrody za governance zastąpią na przestrzeni 2022 roku nagrody za staking. Wówczas Algorand mówił, że nagrody za staking będą stopniowo wygaszane w 2022 roku, no ale
teraz z tych najnowszych informacji rozumiem, że to nie będzie już aż tak bardzo stopniowe wygaszanie, to będzie po prostu szybki spadek i od 1 marca nie mamy nagród za staking, więc jeżeli ktoś nie będzie governorem, no to nie będzie miał nic więcej algosów z waszych algosów, więc tylko bycie governorem na tą chwilę będzie nam dawało tych 14, 15, 16%, tak to wygląda na tą chwilę, jeżeli zdecydujecie się być tym governorem. No i teraz tutaj przypomnę, że w poprzednim filmie o Algorandzie zapowiedziałem konkurs dla osoby, która najbliżej zgadnie wysokość nagród, którą w uśrednieniu rocznym będzie dla governorów za drugi cykl, no to tam są przeznaczone nagrody. Zerknijcie do warunków tego konkursu, myślę, że warto. No i chyba tyle co do samego governance'u. Postaram się ważniejsze dokumenty Algorandu dać pod filmem. Postaram się też, żeby się w trakcie filmu pojawiły tam te daty. Być może je gdzieś wpiszę w komentarz, żeby wszystko było jasne. No i zostaje nam czekać do 25 grudnia, wtedy zapisy. Zostaje nam czekać również cierpliwie do końca grudnia, żeby nie naruszyć naszych algo balansów, jeżeli ktoś jest governorem w tym pierwszym okresie. No i zostaje nam czekać do 1, 2, 3, 4 lub 5 stycznia, żeby odebrać pierwsze nagrody za governance. No chyba wszystko, co powiedziałem w tym temacie, no to tutaj co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. No i teraz tak, jest jeszcze możliwość dostania 10 tysięcy dolarów za bycie operatorem RelayNode'a, albo nawet 30 tysięcy dolarów za bycie operatorem RelayNode'a na Algorandzie. No więc to też ma w sumie jeszcze parę tygodni na zgłoszenia, ale nie, to już to zrobimy w osobnym odcinku, bo tu już widzę, jest trochę materiału, a to jest w ogóle osobny temat, więc osobny odcinek też trochę liczb, też trochę statystyk, przejście przez to, jak się sieć rozwija, przez decentralizację, no i jak zdobyć 10 tysięcy albo nawet 30 tysięcy dolarów na włączenie się w cały szkielet sieci Algorand. Więc to kolejny odcinek po tym. Na dziś to tyle. Życzę Wam udanego dnia. Cześć!